Także pytam Państwa już trzeci raz w tym tygodniu. Zaczęliśmy od rozwodów telewizyjnych, bardziej szczegółowe pytania zadawać. Dzisiaj z nami są pani Maryna Łukasz, pan Marian Kowalski, Kongresie Polsko-Amerykańskim na Kubie. Dziękuję Państwu, że przybyliście. Mam tutaj wielką przyjemność powitać jego prezydencję rektora, profesora doktora Marka Wiedrowego Stanisława Michalskiego. Także doktora Wiedrowego Wojciecha Marzyka, prosił nam do spraw studenckich Wydziału Politologii Uniwersytetu. Dziękuję bardzo.
wartości do kolejnej sesji. I prosimy o zabranie głosu pana Marka Kowalskiego. Proszę Państwa, startuje trzeci raz w wyborach prezydenckich w Lublinie. Głos pierwszy z Unii Polityki Realnej, następny z Ruchu Narodowego, obecnie jest bezpartyjny i na naszych listach do Rady Miejskiej są wyłącznie osoby bezpartyjne. Dwie trzecie naszych kandydatów to osoby prowadzące własne działalność gospodarczą, w większości w firmach rodzinnych i grupach podstawowych. Pozostali są radni dzielnic. Zaznaczam, że nigdy nie byłem otrzymany prawnika, zawsze pracowałem w własnej firmie lub w jakiejś firmie prawnej. Mogę śmiało powiedzieć, że jestem jednym z nielicznych, spotkałem kandydatów bezpartyjnych, który nigdy nie był na utrzymaniu podatników, nie pełnił żadnej funkcji publicznej. I jako prezydent zaznaczam, podkreślam, z pierwszym mojego programu będę pełnił funkcję społeczną. Nie będę pobierał wynagrodzenia do własnej kieszeni. Dlaczego? Dlatego. Bo moi drodzy, do polityki nie idzie się na forsę. Jeżeli ktoś nie potrafi sobie radzić w życiu, nie powinien żyć innymi. Dlatego drugi punkt mojego programu mówi jasno. Trzeba spłacić długi Lublinie. Mało kto podejmuje kwestię spłaty długów miast. A jak wiedzą Państwo, Lublin niestety ma swój dług. I nie widzę tutaj kontrpropozycji do wojny. A mianowicie, żeby wystawić Niemcom rachunek za zniszczenie wojenne, więc miał spłacić nasz dług. Dziękuję. Szanowni Państwo, jestem przedstawicielem szerokiego komitetu Kukiz Wolność Turecki Patrioci Ruchy Miejskie, który zrzesza wiele różnych środowisk, od aktywistów miejskich, radnych dzielnicowych, aktywistów walczących o niezabudowanie górek krakowskich, przez przedstawicieli organizacji patriotycznych, obywatelskich i wolnościowych. Nasze cztery postulaty, cztery filary programu zagwarantują Państwu pierwsze uczciwość i gospodarność w zarządzaniu miastem, po trzecie wpływ Państwa, czyli mieszkańców na kluczowe decyzje w mieście poprzez mechanizmy demokracji bezpośredniej i po czwarte promocję polskiej kultury. Jeśli chodzi o mnie, bo za każdym razem przedstawiamy się, przygotowujemy przedstawienie tego typu debacie, jestem posłem na Sejmie RP Ziemi Lubelskiej. Swoją działalność społeczno-polityczną zacząłem 12 lat temu, angażując się w Lubelskiej Oddziałowi Polityki Realnej. Działałem w Stowarzyszeniu Gminy, gdzie prowadziłem szereg akcji edukacyjnych, między innymi prowadziłem lekcje ekonomii dla młodzieży, także w jednym z lubelskich liceów prowadziłem akcję Koliba dla Życia, polegającą na puszczaniu filmu October Baby w sposób darmowy. Angażowałem się też w marsze Mistrza Pileckiego w projektowaniu wspomnienia Połoszczynika, natomiast w 2015 roku zostałem posłem. O programie Mistrza Przeszkoły Szkoły. Dziękuję. I proszę o zabranie głosu pana Jana Frosa. Dzień dobry, witam Państwa. Jestem prokuratorem prawnym u nas na Uniwersytecie. A oprócz tego od 20 lat pracuję zawodowo. W swojej pracy naukowej ciągle pokazuję absurdy naszego lokalnego prawa, między innymi związanego z gospodarką odpadami, ale nie tylko. Natomiast w życiu zawodowym zarządzam bardzo dużą spółką, która wykonuje usługi dla 16 gmin w zakresie właśnie gospodarowania odpadami. Tym samym muszę znać nie tylko prawo nasze polskie, ale również prawo lokalnych 16, a nawet więcej gmin i porównywać się na bieżąco i porównywać się również z prawem lokalnym miasta Lublin. Co wcale nie jest, proszę Państwa, łatwe. Nasz program przewiduje przede wszystkim spłatę długu, to prawda, ale nie na zasadzie wyrwania pieniędzy od naszych sąsiadów, tylko ciężką, długotrwałą pracą i oszczędnościami oraz racjonalizacją wydatków w naszym mieście, między innymi zwiększenia dochodów spółek miejskich oraz
przychodów do budżetu miasta poprzez nasz program Mieszkasz, Płacisz Podatki oraz autoryzację małego biznesu, przyciągnięcie inwestorów, czy się na tym znam? Tak, oczywiście, proszę Państwa, udzielam lokalnej grupie działania, która właśnie wspiera przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym i polskim. I to zadania kroku, bo oglądamy nas czas. Pozdrawiam głos, proszę pana Szczerożuka. Witam Państwa. Po pierwsze, bardzo szanuję tę dyskusję, którą możemy prowadzić, więc warto skierować się, że nasz piąty kandydat na prezydenta wydaje uczestniczy w konferencji na Akademickim Uniwersytecie Lubelskim, tylko jest gdzieś aktualnie na kolejnej konferencji dla dziennikarzy, które sobie zrobią. I warto tutaj zapytać naszego. Natomiast jeśli chodzi o kandydowanie w administracji publicznej od 91 roku, to zawsze mam jesteśmy na Niemcy Wodowskiej, już w Szkole Kominowacji. Do mnie do wyborczych wyborców Krzysztof Żuk składa się przedstawicieli Lewicy, prawicy ludzi niezwiązanej z żadną partią, tak jak dla mnie dzielnicowi, a zatem wokół funkcji, jaką jest Lubin i jego rozwój, zgromadziliśmy zamiennych przedstawicieli, mówimy tutaj o kandydatach na radnych wiarygodnych z tej działalności, które prowadzą. Jeśli chodzi o program, cztery potrzeba, z jednej strony oczywiście miasto dla mieszkańców z polityką inwestycyjną, będącą kontynuacją tej obecnej infrastruktury techniczna, komunikacyjna, społeczna, z polityką społeczną skierowaną do seniorów niepełnosprawnych, w tym ze zwolnieniem seniorów powyżej 65 roku życia z komunikacji, z odpowiedzialności za komunikację zbiorową, z programami wsparcia dla niektórych prawnych, które również oznaczają inwestycyjne i pozainwestycyjne działania. Mamy tutaj dobre żłobków, przeszkoli i szkół w dzielnicach. Mamy dobre plany inwestycyjne przemieszczane do dzielnic. To jest zapowiedziane na kolejne lata i przedstawiam dzisiaj dyrektorze. I oczywiście zrównoważony rozwój i rozwój gminy w obszarze tego punktu. I przechodzimy do kolejnej rundy naszej debaty. W tej rundzie każdy z Państwa ma półtorej minuty na udzielenie odpowiedzi. Każde pytanie zaczynamy po jednym słowie. Pierwsze pytanie będzie do pani Magdaleny Długosz, kolejne pytanie zaczną od pana Marina Kowalskiego. Ale ja nie wiem, że pani Anna bardzo dużo pytań, nie wiem, co będzie po półtorej minuty, a pan... I tutaj jeszcze na naszą uwagę, żeby wiedzieć, co państwo mówi, co na temat, czyli na ile kwestiach będziemy też przebrać i prosić o odpowiedzenie na nasze pytanie. I moje pierwsze pytanie jest następujące. Czy są Państwo za przychody straży miejskiej w Lublinie lub ewentualnie zmiany zdania, które proponują nas? Proszę o komentarz. Tak, oczywiście jesteśmy za przychodami straży miejskiej w Lublinie, dlatego że to jest służba, która jest potrzebna. Natomiast można by się było zastanowić, jakie zadania powinna pełnić straż miejska. Dlatego powinna zwracać większą uwagę na chociażby spalanie śmieci to jest coś, co wpływa na zdrowie wszystkich ludzi i tutaj również naprawdę bardzo do tego dotyczy ważne. Nie może być tak, że osoby, które mają dwie zaświęciami, zachowują na wszystkim powietrze i wpływają programy badania na szybko. Także to jest kwestia, którą trzeba było podkreślić i być może ma teraz jeszcze pytania z miejskiej. Oczywiście ważnym punktem naszego programu jest zachowanie straży miejskiej, ale zmiana zadań, łącznie funkcje porządkowe i zapewnienie bezpieczeństwa. Uważam, że straż miejska w tej postaci, jak i ministerie istnieje, pełni funkcję taką karno-skarbową. Ma zadanie wobec jak najwięcej uwagów. I powiem tak, znam wielu strażników lubelskich, którzy z powodów nie nałożenia odpowiedniej ilości mandatów mają utrudnioną drogę awansu. Słyszę na skrócie, straż miejska nie może być służbą prawną skarbową, działającą w zasadzie korporacji. Wyłącznie stały porządkowy. Panie Burmistrzu. Panie Biura Poselskiego zwraca się wielu mieszkańców, narzekając na
funkcjonowanie Straży Miejskiej. Ostatnio jeden z mieszkańców zaparkował na miejscu przeznaczonym dla taksi, zostało założone blokadę, rozumiem, ale nie zostało o tym powiadomione poprzez naklejkę żadnej informacji. Nie wiedząc o tym, ruszył samochodem, zepsuł sobie ten samochód, zepsuł blokadę. I mówiąc już o walczeniu z staruszkami, które plantują na ulicach i tak dalej. Więc zadania Straży Miejskiej na pewno są do przemodelowania. Bardzo często zwracam się do mnie mieszkańcy z problemem odbijania się kolejno od straży i od policji i przerzucania na siebie odpowiedzialności za pewne zadania. Natomiast uważam, że Straż Miejska powinna mieć presję ze strony mieszkańców. Straż Miejska powinna wiedzieć, że to ona jest dla mieszkańców, czy mieszkańcy dla Straży Miejskiej. Dlatego w zapowiedzianym przez nas w projekcie Lubelski Dzień Referendalny, gdzie znowu będziemy zadawać mieszkańcom Lublina pytania w kluczowych kwestiach z obligatoryjnym przeprowadzeniem tego referendum, chcemy sobie, żeby co roku mieszkańcy wypowiadali się na temat, czy zlikwidować Straż Miejską. Jeżeli Straż Miejska będzie wiedziała, że to mieszkańcy decydują o jej istnienia bądź nieistnienia, to będą starali się służyć mieszkańcom, a nie ich wygnębić. W przypadku likwidacji Straży Miejskiej, jeżeli zadecydowali tak mieszkańcy, należałoby stosowne środki, przynajmniej część z nich przekazać na dodatkowo większe patrole policji. Dziękuję. Pani głos proszę o umiejętności policji. Tak, jesteśmy za utrzymaniem Straży Miejskiej, dlatego że Straż Miejska jest jedna z więcej zajmujących zmierzona budżetu miasta. To nie tylko mandaty za zgromadzenie i nie tylko utrzymanie porządku w miejscach nie przeznaczonych do kadru publicznego, ale również, proszę Państwa, utrzymanie czystości w związku z nielegalnymi składowiskami i składowaniami odpadów, utrzymanie porządków ulic i chodników, za które są odpowiedzialni właściciele nieruchomości. To są również właśnie te wcześniej wspomniane skalane odpady i monitoring pyłów unoszących się z naszych chodników, czyli dbają o to, abyśmy byli zdrowi, aby miasto było czyste, aby Państwo nie przewracali się na chodnikach i te działania są właśnie kwestią spraw miejskich. Nie tylko mandaty, tak jak Państwo uważają. No, czy są potrzebne zmiany w funkcjonowaniu Straży Miejskiej? Nie, są potrzebne wewnętrzne regulacje Straży Miejskiej, czyli czysta edukacja wewnętrzna funkcjonariuszy, aby zawsze rozpoczynali od pomiędzy. Wystarczy. Dziękuję. Pan Krzysztof Szuk. Zgadzam się z wyjaśnieniem Straży Miejskiej, między innymi dlatego, że policja tymi zadaniami, za które Straż Miejska odpowiada, zajmowa się nie leci. Mówię tutaj o porządku i bezpieczeństwie publicznym, ale nie wchodząc w zakres ustawy o ulicy. Straż Miejska nie zajmuje się mandatowaniem i nie jest tutaj restrykcyjna w tym obszarze, o którym pośrednictwo mówi. Niemniej obszar aktywności Straży Miejskiej to jest porządek publiczny, między innymi właśnie identyfikowanie tych zagrożeń związanych z odpadami i ze spalaniem. Tego prawa stworzone w urządzeniach, które pozwalają między innymi do naszych pomiarów działających sprawnie. Trzeba również pamiętać o tym, że dostanie mieszkańcy często zbywają Straż Miejską, ze względu na właśnie wypakowanie w podziwie wspólnot przodków kierowców. Wszystko jest wydecydowane, można sprawdzić. Po prostu nie mam pytania, co się natomiast mówiliśmy tutaj o kierowcy, czy bardzo dużo osób narzekało na to, że trudno się znowu ze Straż Miejską i zbyt często są mandaty nakładane, jak to powinienem. Proponuję zapoznać się ze sprawozdaniem komendanta Straży Miejskiej przed planem z roku Radzie Miasta. Tam jest wykaz wszystkich działań Straży Miejskiej. Nie ma na jednego mandatowania, chociażby dlatego, że Straż zajmuje się na co dzień. I sprawa, jak mówię, oczywiście znaczy się może, że na rok są personalne szczęki, które jest nie właśnie wyprodukowane. Tak, ale czy to nie powiedziano, że to nie powinienia stosowane? To jest kwestia ostatniego obrazka. Którego mi samochód na miejscu dla niepełnosprawnych będzie uwolnienie. To już absolutnie zapadło. Oczywiste złamanie prawa. Policja nie będzie zajmowała się tymi działaniami, panie niepełnosprawne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Z tym wysokiem, panie przewodniczący, kierowany pan Czy jest to, proszę, po prostu
proszę pana, jak można promować miasto, do którego nie można dojechać? Mamy rozebrane tory, drogi w budowie, a lotnisko przyjmuje więcej lotów do Izraela niż do Warszawy. Jak możemy wyjść z tego narożnika Europy, nie mając możliwości transportu? Wie pan, do Danady się można dostać z ulica szybciej niż do Szczecina. Więc o czym tego mówimy? Są fantasmagorie. Mówimy o przyczynie dysporów, o tym, że się już poznać, zapoznać naszą wielokulturowością. To panie, może na tym rynku. Ja proszę pana, potrzebna, bo pan chodzi o jakieś sprawy polityczne, nie mogę pojechać spokojnie do Wrocławia, jak mówiąc o Pomorzu Zachodnim. Żeby dojechać do Warszawy, najbliższego miasta, województwa, stolicy, trzeba zaplanować sobie czas od 7 minut do wieczoru. W normalnych warunkach powinniśmy na obiad być w drugim. Także wiem, my tu możemy opowiadać, co będziemy robić. Noc kultury, co tydzień? No co z tego? Lubiniana to się przejmie, a reszta tutaj w ogóle nie przyjedzie. Z Warszawy to drukuje, tak to każdy nie żał. Nie rozumiem, nie trzeba było powiedzieć. Proszę pana, trzeba. Tylko musimy zdać sobie sprawę rzeczy podstawowe. Muszą być drogi dojazdu, toalety publiczne, czynne cały dobry, jeśli na takie korytory, wie pan, jakieś festynie dorzekowe, toalety publiczne, bezpłatne, luksusowe. Wtedy możemy mówić o kulturze, wie pan. Ludzie przychodzą do kultury, efekty tej nocy kultury, co powinna tutaj poszerzać, przepraszam bardzo, zanim już to wyprawy, no to się później to zrobi. Dziękuję. Teraz mamy kultura. Pytanie o promocję robienia. Promocję swojego miasta, promocję przyszłości. Przede wszystkim miasto nie powinno walczyć z turystyką. Mieliśmy już przypadek przedsiębiorstwa drobnego, który turystów przyjeżdżających do Lublina, chcących poznać to miasto od strony historycznej, kulturowej, chciał odprowadzać elektrycznymi autami. To robi, natomiast zostaną zakazane wjeżdżania tam, gdzie taksówki mogą wjeżdżać, nawet napędzane silnikiem dieslowym. One elektrycznym autem wjeżdżąc turystów nie może tak wjeżdżać, bo tak postanowiła Rada Miasta. No to jest ewidentna walka z turystyką. Z ich turystyką i z ordynymi przedsiębiorcami. Jeżeli chcemy natomiast wypromować Lublin, musimy pokazać, że poza wspaniałą kulturą, historią i tradycją, to jest to miasto może być też nowoczesne. A żeby było nowoczesne, musi stosować te rozwiązania, które stosują światowe miasta nowoczesne, niekoniecznie duże. Ja planuję przy prezentacji koncepcji Lublin Smart City 3.0. Rozwiązania, które są stosowane w Amsterdamie, w Polsce, a także w mniejszych, 100-tysięcznych miastach. Pan prezydent chwali się realizacją koncepcji Smart City. To są to rozwiązania na przykład z autobusu elektrycznego, z domeny Smart City pierwszej generacji. Natomiast przyciągając, zaciekawiając nie tylko do przyjazdu, ale także tutaj do zostania, musimy pokazać, że wybiegamy w przyszłość dużo, dużo dalej niż inne miasta krajowe. Nie możemy stać w miejscu. Dziękuję. Teraz pani ma głos. Proszę państwa, mamy fantastyczne zaplecze turystyczne w Lublinie. Niestety w wielu kwestiach bardzo mało zrealizowane. Tak, brakuje nam połączeń lotniczych, szczególnie z dużymi miastami centralnej, wschodniej, zachodniej Europy również. I bardzo niewielu turystów może sobie pozwolić na ale wyjazdy dłuższe niż dwutygodniowe i po prostu do połączenia lotnicze jest to taki wyjazd niezbędny. Aby zrobić sobie na przykład wadę w Wiedniu i na przykład wadę w Lublinie, to niestety potrzebujemy połączeń lotniczych i kierując prezydent miasta będę starała się rozwijać głównie połączenia lotnicze w lokalnych dużych miast europejskich. Oraz proszę państwa, turystyka to nie są tylko zabytki. Mamy bardzo dobre, zorganizowane centralne festiwale lubelskie, na które przyjeżdżają moi znajomi z całej Europy, to prawda. I też każdy się niestety na komunikację i dotarcie do nas. Ale wielu turystów poszukuje innych rodzajów turystyki, które u nas niestety są mało rozpropagowane, chociaż mamy do tego bardzo dobre zaplecze. Na przykład turystyka kulinarna, która jest bardzo dobrze prowadzona na przykład na Węgrzech czy w Czechach, u nas niestety nadal kuleje. Kuleje również turystyka intelektualna, ponieważ wiele naukowców
wychowawców poszukuje właśnie centrów do spotkania. I tu są dane, które ja nie mam, i teraz pan przyszedł. Dziękuję bardzo. Oczywiście, że ta promocja jest potrzebna i na podobie też nie ma problemu, ale głównie również jako centrum konferencyjne. Chciałem przypomnieć, że tutaj inwestycje konferencyjne, czyli Centrum Stowarzyszenia Kultury i Polskiego Centrum Konferencyjnego przyciągały bardzo dużo wydarzeń naukowych, ale również konferencji, które zajęły poszczególne branże. Po drugie, podwoiła się liczba turystów w ostatnich latach, jest tylko około 2 milionów, około 5 tysięcy do swoich hotelów, czyli przyjeżdża w piątek, czy w sobotę, korzystając z hostelu, wyjeżdża w niedzielę, w związku z wydarzeniami kulturalnymi, albo takie wywiadowe wyjazdy. I około 600 tysięcy z tych danych wynikało z turystów zagranicznych. Fajnego również, że nie mamy komunikacji w Rolinie. Z tego naszego powodu lotniczego mamy 6 razy tytuły do Monachium, co innym do Londynu połączenie, mamy 5 razy tytuły do Warszawy, mamy oczywiście również inne atrakcyjne miasta z kierunku Tel Awiwu, mamy tutaj coraz więcej turystów, jest ich rocznie kilkadziesiąt tysięcy, mówiąc o tych, którzy przyjeżdżają tutaj autobusami. I w związku z powyższym ta promocja jest skuteczna. Większa promocja wymaga zaangażowania dużej ilości środków finansowych, robimy to powiedziałbym stopnie wystarczający, porównując się projektami kulturalnymi. Natomiast w ubiegłym roku wraz z Mistrzostwami Europy, a w przyszłym roku wraz z Mistrzostwami Świata, ta promocja będzie zdecydowanie bogatsza budżetowo, ponieważ adresowana również do tych miejsców, którzy przyjadą na Mistrzostwa Świata. Dziękuję bardzo. Stawiam kropkę. Kolejna odpowiedź będzie o odpowiedzi na naszym pytaniu, którzy mieli następne. A przepraszam, dziękuję bardzo, jednak doszło do głosu. Ja zrozumiałam to pytanie trochę inaczej, nie jako skierowane jako pomocy skierowane do turystów stricte, ale jako pomocy miasta w ogóle, jako pomocy miasta Lublina jako miejsce dużycze, jako miejsce do inwestowania, jako szerszego niż tylko miejsce, gdzie mogą przyjeżdżać turyści na chwilę. I oczywiście promocja turystyki jest bardzo ważna, natomiast moim zdaniem bardzo ważna, jeszcze ważniejsza jest promocja, jeśli chodzi o jakość życia. I tutaj Lublin jako miasto, które jest owszem na podłożu, ale dzięki temu jest spokojne, jest trochę mniejszy niż Warszawa, ale dzięki temu jest to na wodę, jeżeli będzie dobrze zorganizowane, jeżeli będzie właśnie zdrowe, jeżeli będzie zielone, jeżeli będzie przyjemne, to będzie naprawdę bardzo ładne miejsce do życia i to właśnie powinniśmy promować. Powinniśmy promować mniej smart city, a bardziej small city, czyli miasto takie, które jest wrażliwe, takie, które jest powolne w tym sensie i zwraca uwagę na codzienne potrzeby i na wolne życie, jeśli raz mieszkamy. Panie Państwo, będziecie przyciągać mnóstwo nowych osób, na pewno nie stosujemy sobie nowych, którzy mogą zasilić nasz potencjał. Będzie też przyciągać mnóstwo kreatywnych firm, nowych firm. W tej chwili mamy mnóstwo grup projektowych, które już na przykład, jak przewodniczący z Warszawy, Lublina, dziękuję. I mamy kolejne pytanie, zawsze ma pan Jakuba Kruszy. Czy za państwa prezydentu, że każda grupa społeczna będzie mogła manifestować swoje poglądy, o ile będą one na granicach prawa? Jest pewien cytat z wami, bo to się nie dam odpowiedzi, sporne, kto by powiedział, nie podaję dokładnie, natomiast uważam, nie zgadza się z tymi poglądami, po prostu się będę walczył o swoje prawo do jej ruszenia. To jest jedno. Natomiast w przypadku marszu równości, który mieliśmy do czynienia, dlatego tutaj trochę rzecznikiem pana prezydenta, nie chodzi o wolność słowa, tylko o porządek publiczny. Do mojego biura zgłaszali się mieszkańcy, którzy informowali o zapowiedziach przyjazdu do Lublina tuż przed kampanią wyborczą, w zasadzie tuż przed wyborami, grup pierwszych liców z całej Polski, po drugie bojówek Antify z Niemiec. Ja byłem na marsze niepodległości w Warszawie, widziałem, co działo się, gdy różne grupy społeczne ścierały się ze sobą. Leciały ruch, leciały kostki, łamane były drzewa, łamane były przystanki.
Ja bym nie chciał, żeby na potrzeby tej kampanii wyborczej, to nie przez przypadek, termin tego marszu właśnie był wyznaczony na tydzień przed wyborami, nie chciałbym, żeby urządzić z Lublina po województwo. Ja chcę, czy pan powtórka, że to zrobił pan z jeżeli nie będzie to żyło porządku społecznego, a nie zgorszenia, to ja nie jestem zwolennikiem prewencji. Natomiast uważam, że policja powinna pilnować przestrzegania prawa. Jeżeli ktoś w tej niszy spaceruje, albo ma na sprzęty wulgarne, albo ma na sprzęty niecenzuralne obrazki, to powinien być z takiego marszu usuwany. Ale niestety w wielu miejscach nasze pewności do tego typu łamania muszą być zgodności. Dziękuję Pani na koniec. Manifestowanie swoich poglądów to nie są tylko marsze. Działania ciągłe, planowe, zbierane do mieszkańców, to jest również edukacja społeczna i jestem zwolenniczką tego, aby działania były wielotorowe. Jeśli Państwo chcą zmienić światopogląd innych ludzi, to najpierw muszą oni wiedzieć, o czym mówicie. Natomiast czy w przypadku zgłoszenia takiego marszu wyraziono by zgodę, jeśli nie zagrażałoby to porządkowi publicznemu, zdrowiu, życiu, mieszkańcom oraz imieniu mieszkańców, ponieważ to też jest element ważny, to nie widzę przeciwwskazań. Manifestujcie swoje poglądy polityczne, gospodarcze, społeczne. Proszę bardzo, zresztą takie marsze są w Lublinie organizowane. I odbywają się, jest wszystko w porządku. Marsze są elementem stałym polityki miasta. Natomiast pamiętajmy o tym, że od manifestowania swoich poglądów jest bezpieczeństwo naszych współmieszkańców. Jeśli ktoś miałby z tego powodu cierpieć, niestety trzeba rozważyć nie udzielenie zgody. Dziękuję. I na przyszłość. Po pierwsze, obowiązujące prawo w ogóle nie powoduje czegoś takiego jak wyrażanie zgody na zgromadzenie. Zgromadzenie się zgłasza i to wszystko. A prawo zgromadzenia mówi jedynie, kiedy można okazać, to są trzy przypadki. W tym ostatnim wydarzeniu zakaz został wyrażony ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i uczestników, podyktowany materiałami operacyjnymi policji i służb prezydentowi i m.in. o czym publicznie była mowa w próbie zorganizowania tutaj przez lokalne grupy kibicowskie w ramach tego kontrmarszu. Bunt, realne zagrożenie na tyle, że żaden zakaz został wyrażony. Nie ma żadnego ideologicznego kontekstu, a wyłącznie związane z bezpieczeństwem. Ustawa prezydentowi daje prawo i nakłada obowiązek do działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zgromadzeniach. Chciałem Państwu powiedzieć, że podczas postępowania administracyjnego przygotowania jeden z tych organizatorów wyraźnie mówił o przeglądzie ustawionego na trasie marszu, no przecież nie było to, żeby stał to dla osoby manifestujące. Zgromadzone informacje przez policję, przez służby prezydenta nakazały prawo decyzyjne. Czyli inaczej mówiąc, każda manifestacja zgłoszona odbywa się z wyjątkami, są to przypadki, w których zagrożenie życia, zdrowia, mienia, zagrożenie bezpieczeństwa uzasadnia ten zapas, który rozumiem, ocenia sądu. I teraz Pani Magdalena, proszę o tak, oczywiście wolność zgromadzeń to jest podstawowe prawo, podstawowy warunek, żeby można było robić swoje wywiady. Więc tak jak pani przewodnicząca powiedział, nie ma czegoś takiego jak wyrażanie zgody, tylko przynosi wiadomości, które zgłoszone wydarzenia. W związku z tym zakaz. To nie będę już wchodzić szczegółowo w kwestię tego ostatniego marszu, natomiast bardzo ważne jest to, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim, którzy chcą wyrazić swoje poglądy. Nie może być tak, że pewne wydarzenia są traktowane inaczej. Nie możemy zakazywać
szczególnie młodzieży, która tutaj chodzi o wyrażanie naszego swojego poglądu w takiej formie, najczęściej wybiera marsz właśnie, nie możemy im zakazać tego manifestowania. Ważne jest jeszcze to, żeby zwrócić uwagę na stereotypy. I to również nie bardzo szybko z stereotypy, jeśli chodzi o naszą ludność, bo nie jest tak, że tutaj są jakieś osoby, które się odnażają. Myślę, że pan Kowalczak mówi, że się wyprostanie się naszą ludność w Polsce, zobaczymy, że to zupełnie inaczej wygląda. Pewnie w związku z zakazem nie będziemy mieć szansy zobaczyć się jak drugi, nie? Chociaż może również, że są wyraźne decyzje. Natomiast podkreślam jeszcze raz, bezpieczeństwo zwrócenia stereotypów, które bardzo proste, najwyższe czemu dziękuję. Ja chciałem podziękować panu Sławowi, panu prezydentowi, że nie dopuścił do awantury. Muszę powiedzieć, że to była odważna, ale kosztowna politycznie decyzja, po prostu dzieje się. Dalej, oczywiście każdy powinien mieć prawo manifestowania swoich poglądów politycznych. Tak jest. Ale z drugiej strony jest też zakaz propagowania systemów totalitarnych. I jak nazizm czy komunizm. I powiedzmy sobie wprost. Ci organizacje skrajnie lewicowe, czyli polopy homoseksualne, jako ponowną klasę robotniczą, takie bojówki uliczne, które można wyprowadzać w celu wsiania fermentu. No tak nie uważam, że tam homoseksualistów, czy tam inni, to jest niewielki odsetek na tych uroczystościach, pochoda, szan sprawa, jak tam mówicie jeszcze. Natomiast lewactwo, które nie jest w stanie wybierać wyborów, próbuje destabilizować stanie społeczne. Ja nie pozwolę nigdy, żeby w przestrzeni publicznej dochodziło do demoralizacji, do wpuszczania do szkół seksu edukatorów, co powiem kontekstem, wiadomo, jak taki seks edukatorów chodzi. Mam tu problem zapisany. Zakaz są proponowane. Nie dlatego, że jeżeli jestem uprzedzony do jakichś sposobów zaspokajania swoich, powiedzmy, pobędów. Czy jest pan przeciwko naszości? Proszę mnie przejechać. Dlatego się nie da tłumaczyć jednym zdaniem. W ciągu mojego niezbędnego życia, proszę pana, czy w latach 80. wszyscy homoseksualni ścigani przez Służbę Bezpieczeństwa ewidencjonowali, obserwowano ich i wykorzystywano na zasadzie czegoś innego na życiu społecznej, podejrzanej. Teraz się to wróciło o 180 stopni. Teraz jest przyjęte. Przepraszam, a skąd państwo wiedzą, że jak lewica dojdzie do władzy i stwierdzą, że nie mają z wielkiego pożytku ze środowiskiem, powiedzmy, seksualnie mniejszych kobiet, znowu nie są wektorów, żeby zaspokoić. Powiedzmy sobie, i tu będę kropkę ale będą potraktowane przez lewicę jak klasa robotnicza. Czyli pierwsi będą mieli głowę. Dziękuję. Na sesji obydwu kierowców pani głos na przyjemność pani Janowicz. Tak, proszę. Pytanie brzmi. Jak państwo wyobrażają wyglądał idealny rynek? Przyszło pytanie, jak to jest to? Pracownikami we wszystkich możliwych sferach, od IT poprzez
przemysł, sektor medyczny, sektor zdrowotny, nie tylko szpitale, ale również inne pozostałe grupy medyczne. Mamy przede wszystkim bardzo dobre zaplecze towarowe związane z naszym ogrodnictwem, oto zamkniętymi i właśnie w tą stronę powinniśmy się rozwijać. Tylko muszę Państwa zapytać o to, co mi nie tyka. Jak daleko są Państwo w stanie wiedzieć, żeby mieć godną pracę? 20 km, 40 km, bo to jest istotne. Jaki dla Państwa jest korzystny czas dojechania do pracy? Dlatego, że nie da się w samym Lublinie postawić właśnie taki zakład. One muszą być na obrzeżu lub w gminach kościelnych. I to jest bardzo dobrze. Dziękujemy. Pan Sobrzyn. Miasto Jedlone, przede wszystkim miasto utworzone ze względu na infrastrukturę elektryczną i społeczną. Miasto, które podążało do rozwoju z wyraźnym programem ochrony środowiska. Miasto o wysokiej jakości życia, do której jeszcze bym zaliczał pozytywną samozwykłą. Przede wszystkim dostosowanie rynku pracy do naszej miejsc pracy do społecznego podejmu na pracę. Dodajmy, że miasto partycypacji społeczną. Nie ma dzisiaj możliwości utrzymania jednocześnie rozwoju miasta i realizacji strategii rozwojowych, oparcia o technologiczne modele zarządzania miastami, lecz miasto jest za nami. A zatem pojawia się proces budowania pewności społecznej, oparcia o mechanizmy partycypacyjne. To dotyczy większości miasta. Czyli naszym mówiąc miasto, w której można dzielić się współodpowiedzialnością z mieszkańcami. I mało tego, to dzielenie musi przybrać postać systemowego gospodarstwa. Czyli jesteśmy odpowiedzialni za swoje miasto i budujemy te cele, które wpisujemy się w strategię wspólnie razem. Dziękujemy. Pani Radna. Thank you.
zamknięta. Dobrze. I jeszcze jedno zdanie. Co ważne, zwykli Ukraińcy i Polacy nie mogą handlować, nie mogą handlować przy granicy, ale mogą papierosy, inne rozrywki, gangi przestępcze dalej transferują wizy. Bogaci się mafia, zwykli ludzie nie. I w tym momencie ludzie musieli szukać przyszłości poza Unią. Na czym to badamy? Dziękuję, panie Dobrosza. Przede wszystkim Lublin nie jest w stanie konkurować z największymi miastami Europy drugimi inwestycjami, na które nas nie stać, a które musimy spłacać. Po pierwsze dlatego, że mamy jeden z najniższych zarobków miast wojewódzkich w Polsce, a z drugiej strony przez te rozpuchane wydatki mamy jeden z największych długów, do 500 tysięcy mieszkańców mamy największy dług w Polsce, a po drugie mamy jeden z największych opłat. Chociażby podatki transportowych, mamy bardzo wysokie podatek od nieruchomości, też mamy w górnej granicy filiałek. Jako miasto nie możemy za bardzo obniżać innych podatków, więc w ten sposób nie możemy konkurować, ale możemy postawić na innowacje, pokazać, że Lublin w swojej nowoczesności jest jedynym tego typu miastem. Proponuję przekazać jak największy poziom współdecydowania mieszkańców i wykorzystania do tego nowe technologie. Po pierwsze, proste rzeczy, które można już dzisiaj zrobić, to jest nie referendalne. Co roku wszystkie te kluczowe kwestie, o których dyskutujemy co 4 lata, przedstawia w formie referendum lokalnego, tak by mieszkańcy się wypowiedzieli. Drugi pomysł, gra budżetowa. W nowym regionalnie w wielu miastach funkcjonuje. Obywatele za pomocą aplikacji internetowej mogą w formie takiej gry zdecydować, jak ma być rozdysponowany budżet. Czy więcej na dzielę, tak jak pani Budosz mówi, czy więcej na spłatę zadłużenia, tak jak aplikacja wolności chce. Może do tego wykorzystać nowoczesne technologie, na przykład mobilną aplikację miejską do sądowania w codziennych problemach mieszkańców. I stare miastem innowacyjnym na miarę miasta Europy i świata. Dziękuję. Kolejne pytanie zawsze od pana Krzysztofa Żuka. I dotyczy ono średnich korów. I tutaj mam pytanie, bo korki jest utrzymanie się w Lublinie podczas akademickich i czy uważają państwo, że w kolejnym stopniu ta nowa komunikacja miejska mogłaby poprawić ten problem? Przynajmniej jest to ta nowa komunikacja miejska, bo tutaj często pan prostu jeszcze wcześniej. Pisałem panu projektowi, że przyjedziemy się pod naszym z Czechowa na dość na świecie. Wczoraj to zrobiłem, że to była kwestia do dzisiejszego szpanu z Rzeszy. Nie za 15 minut ze środka Czechowa na środek Czuchu, oczywiście mówiąc z obecy tej stacji już zawodem, jak się kończy krew. I inaczej była zbudowana arterią, czyli zerowa kończa, Bohater września, następnie Baleju Mazowieckiego, Bohater Mody Kasino, Armii Krajowej i Jana Pawła. A nie stały 15 minut przed godziną 17. W związku z tym, w tym czasie przez kilka lektów powiem, bo gdzie jest on. Proszę Państwa, lewa strona, nasza strona Czuły oczywiście, dzisiaj jest przebudowa. Po zamknięciu przyszłego roku te drogi, dwie drogi po prawej i lewej stronie Sowińskiego dają możliwość szybkiego przemieszczania się. Śródmieście jest i będzie miało ograniczoną możliwość przejścia takiego dopiero w tej chwili na miejsce. Pomijając remont tej modernizacji dróg, Masterstwo Akademickie nie przyjmie 20 tysięcy pojazdów. Komunikacja miejska w tej chwili jest dostatecznie dobrze rozwinięta. Może być w każdej chwili dodatkowo jeszcze uzupełniona kolejnymi liniami. To jest kwestia bariery. Wydaje się jednak, mimo wszystko, mentalnie. Nie chcemy aż tak często korzystać z niej. Przeliczyliśmy, ile kosztuje zwolnienie odpłatności dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, ile będzie kosztowało zwolnienie z tego po 65 roku życia. Pozwoliłam, że przeliczę, bo nie liczyliśmy darmowej komunikacji dla studentów. I po prostu 70 tysięcy studentów
przeliczyć, ile to będzie kosztowało budżet i czy podatnik lubelski jest w stanie dobrać. Jak słyszę, proszę, czy ma taki mimo przyszłości prawa odręgna albo przyszłości? Korki w centrum Lublina nie można przede wszystkim zlikwidować poprzez to, że zapewni się osobom, które mogą nie wybrać poruszania się samochodem, inne możliwości poruszania się po mieście. Te możliwości muszą być sprawne. Znaczy komunikacja publiczna musi być szybka i sprawna. Trzeba móc nie tylko samochodem dojechać z Czechowa na drugie czasie, ale też właśnie komunikacją publiczną. Poza tym trzecią drogą komunikacyjną bardzo popularną wśród młodych osób, którą bardziej popularną, to są rowery. Oczywiście wiadomo, że nie każdy Państwo w każdej porze roku i w każdej pogody jeździ rowerami, natomiast bardzo często przy takich pogodach mamy dużo łatwiej jest wybrać rower, jeżeli poruszanie się chociażby właśnie rowerem jest bezpieczne, jest możliwe i jest łatwo wygodne po spójnym ciągu dróg rowerowych. Jest przede wszystkim możliwość wyboru. Jeżeli więcej osób wybierze inne środki transportu, to tym więcej osób jest zawodowych, którzy muszą korzystać z samochodów. To jest miejsce dla samochodów, jeżeli będzie więcej możliwości innego transportu. Jeśli chodzi o darmową komunikację, to wydaje mi się, że studenci przede wszystkim potrzebują sprawności komunikacji. Nie potrzebują darmowej komunikacji. Można oczywiście zastanowić się nad tańszymi biletami miesięcznymi, bo ta różnica pomiędzy biletami miesięcznymi a jednorazowymi jest zbyt duża i stosowna być promocja komunikacji biletowej. I mamy jako kwestię. No niestety wielu studentów jest taki, że kupują wieloma samochodami, prawda? I tego nikt nie zabroni. Moi drodzy, to powiedzmy sobie, nikt nie jest winien temu, że ktoś chce od samochodu. Nie ma komunikacji miejskiej, która podjedzie pod karpie żadnej. I nawet za darmo, nie za żadne pieniądze. Trzeba pojechać własnym samochodem albo przejść się. I muszę Państwu powiedzieć tak. Ustawianie tego określa. Studentów, czyli ludzi, którzy powinni, chcemy, żeby w przyszłości narodu w roli klienta socjalnej i darmowej jest demoralizujący. Oczywiście bilet razowy jest bardzo drogi, tak przy co się szukuje. Ale bilet miesięczny to poniżej 100 zł, to wszystkich innych. Także to nie jest jakaś powiedzmy straszna kwota. Oczywiście są studenci zamożniejsi i mniej zamożni. Ale można wprowadzić takie podobnie jak ktoś, kto kupuje miesięczny bilet parkingowy na samochód, mógłby na podstawie tego biletu jeździć za daną komunikacją miejską w tym wielce brać samochody. No cóż, może, nie wiem, ale określam, osiągnięcia cywilizacyjne takie jak samochód są po prostu rzeczami niezbędnymi do normalnego funkcjonowania. Studenci niejednokrotnie muszą się przemieszczać po całym mieście i to w bardzo krótkim czasie. Więc nie mogą polegać wyłącznie na komunikacji zbiorowej, na rowerach. No i się tam dzieje rowerem przez miasto Warszawy, raz dzieje mu się nie, a chulej na to. A chulej na to pan jeździ? Może by pan na przykład zalecił, powiedzmy, pan jest wykładowcą i tam nic nie ma konsekwencji, jak się pani spóźni, to nie zostało pytanie. Pani ma nie jest odrocznie, bo pan przymusza w ruchu. Ale wie pan, niejednokrotnie dochodzi przez rowerzystwo, bo narażali się na niebezpieczeństwo. Muszą być cywilizowane ścieżki rowerowe. Nie może być policji pieszych rowerzysta. W nowym życiu, proszę pana, nie mogą jadąc z rowerem rozmawiać przez telefon, nic, uchwały, włosza. Teraz poprosił również rozmawiać. Pan rozumie, że chodzi o wzajemne relacje między różnymi grupami pieszych. Wróćmy do tego pytania. Pan jako Kulesza. Ja bardzo lubię robić. Trochę mało na linię z drogi, który nie udać. Polecam. Jeśli chodzi o korki, ja powtórzę z przedmiotu Lina debaty dane, jakie podawałem, prawdziwe. W poziomie procentowym zakorkowanie jesteśmy na drugim miejscu w Polsce, zaraz po Łodzi, na 12 w Europie. To jest raportu konto. Natomiast jeżeli zobaczymy na czas, jaki spędzamy w korkach, no to Warszawa nas przegania po kilka minut, no bo jest to wiele większe, dłużej się dojeżdża.
Natomiast dalej jesteśmy pod tym kątem bardziej zaakrofowani w szeregu kwiatów. Przeciętnie spędzamy w kolokach 37 minut. Jeżeli przeliczymy sobie te 37 minut przez liczbę kierowców, to to jest ogromna strata. Dlatego inwestycje drogowe powinny mieć wartość priorytetową, ponieważ przynoszą zysk nie tylko ile dla miasta, bo tyle dla mieszkańców, ponieważ czas to pieniądz. Jeżeli Państwo będą przetrwać 37 minut dziennie, to w skali roku przełoży się to na Państwa możliwości rozwoju zawodowego, osobistego i także rozwoju samego miasta. Więc większe nakłady na inwestycje drogowe. Darmowa komunikacja. Nie ma nic za darmo. Za wszystko musimy płacić. Oczywiście mamy bezpłatne, nie darmowe bezpłatne bilety dla gimnazjalistów, ale jeżeli zobaczymy na stan spółki FPK, która w większości obsługuje kursy, no to według Fundacji Wolności ma rocznie prawie 500 000 strat, zadłużenie ma według 800 000, a ma dodatkowo zobowiązania finansowe na poziomie 150 000, więc tylko chcemy drugie pieniądze, co to zapłacić. Panie Janusz. Komunikacja miejska w Moskwie, to jest jeden z naszych filarów w programie. Tak, jesteśmy zadowoleni koordynacją dla studentów. Z wielu powodów. Tak, aby ilość samochodów zmniejszyła się, a tym samym przepustowość naszych ulic i szybkość komunikacji miejskiej, czyli wybór tej komunikacji był nie tylko dla studentów, ale również dla innych osób pracujących zawodowo. Na przykład w Rybniaku nikt nie jeździ samochodem. Właśnie do aktywniejszych aspektów.
Dziękujemy. Pan Marek Dorowski. Oczywiście nie ma żadnej uwagi. Ja uważam, że stare dzielnice jest lubelatem od urodzenia. Jak dziesiąte na przykład. Są pomijane w takich inwestycjach. Tam jest to dom, kiedy rodziny za 260-70 lat. Nie wiem, jak to są. Kocie, brak chodników, oświetlenie jest często archaiczne. I powiem tak, tam gdzie są dzielnice europejskie, nowe, to na tej inwestycji. Miasta, chodniki, oświetlenie. Czy można to samo, to nie kluczowe to sobie organizuje, kiedy nie kwestionuje. A my nie wiem, jak się przyjdzie od dzielnic świeżo powstających, na przykład na koncertowej w Italii, na dziesiątą, to parę, co za raz na dziesiątą. To część między Czechowem a Wojnowem, tak jak Wójtowicza ulica. No to mamy zupełnie inną epokę. I myślę, że ja jako prezydent będę chciał, żeby włączając się do tej dzielnicy, nie było konieczności, powiedzmy, dłuższej na chodzi do pracy, zaraz potem mamy do przysłowiowania jeszcze ograniczony termin. Także stan porządkowy. W tych starszych dzielnicach mieszkają głównie starsi ludzie, więc zrzucamy bardzo słabo obowiązek utrzymania czystości przed posesjami, czyli prawie liści, strzelkami siły. To są często starsi ludzie, którym bardzo trudno jest się wywiązać z tych obowiązków jako gospodarze. Natomiast w takim razie dla ekskluzji w tych miejscach miasta spójrzmy miejsce natychmiast coś robią. Musimy, żeby nie obciążać się starszych mandatami mieszkańców tych starszych dzielnic, ludzi za to skorowali. Trzeba zrobić wszystko, aby praca była u nas, żeby rodziny nie musiały się rozdzielać. Więc jestem
inwestycje, ale żeby te wielozadaniowe inwestycje mogły być cały czas wykonywane, potrzebne są większe środki. A większe środki, niestety, wszyscy mieszkańcy, którzy również nie są zabudowani w gminie, nie mogą im odprowadzać podatki, czyli są również płacą podatki, aby te środki przynajmniej z tej jednej gałęzi również były większe. Po pierwsze, z tych budżetów dzielnic dostały realizowane te inwestycje, które związane są z rozdrugą Żonego Dworu, to jest 11 miesięcy, czyli również w tej chwili zbrały budżetu zadaniowego. To są dodatkowe środki na drobne zadania, które są z jednej szansy. To wszystko, co się dzieje w dzielnicach, jest finansowane przez budżet Rady Dzielnic, zgłaszają formą priorytety. Priorytety po uzgodnieniach wchodzą do programu budżetowego. W dzielnicach myślę, że tam gdzieś około 500 milionów zostało zainwestowane, niezależnie od tych wielkich inwestycji, od ogólnomiejskich, wynikających z celów programów strategicznych i realizacyjnych. Jeśli chcecie Państwo powiedzieć, jaka jest potrzeba, to jest samy dróg i 102 miliardy za drugi. To jest na te kolejne lata. Ile wydano około 2 miliardów? Czyli potrzeby miasta jako całości są ogromne, a w tym potrzeby tych, którzy budują swoje domy, ja się mówią, że będą budowane miejsce. Czy inwestorów, którzy budują osiedle i w ramach tego osiedla używają wszystkie ale drogi dojazdowe, ale infrastruktura społeczna spada na miasto. Inaczej mówiąc, budżet miasta musi priorytetyzować te inwestycje, ale nie zapominać o dzielnicach i zgadzam się z panem Majorem, że między innymi 10-15 część miasta przedwojenna wymaga takich działań intensywnie realizowanych. Mamy wspólnie z mieszkańcami uzgodnione na pomoc dla zasady inwestycji. Dziękujemy. Kolejne pytanie zaczęło od pana Mariana Kowalskiego, ale to czy ona kwestia, która to jest bardzo duża na wśród studentów kamienną dzieci robi okazję na budowę ścieżką drogową w Formułach. Nie ma to chyba. Bo jak użytkownik samochodu pierwszy, cały czas mam wrażenie, że hasło pomagajmy drogowcom wystawia na coraz większe niebezpieczeństwo drogowców pieszych i kierowców. Ponieważ w tym momencie mam straszny chaos pod tym względem i muszę powiedzieć szczerze, że wielokrotnie planuję edukację samych drogowców. Więc gotuję się bardzo nieostrożnie, zwłaszcza na ten etap, bo taka sytuacja wielokrotnie poruszała się bardzo szybko. Albo wyjeżdżają nawet mając taką sytuację przymierzoną do tej czerwonej ścieżce. Mówiąc krótko, bardzo niezrozumiałe, nie będzie odważając się innym. Ale są też rozwiązania zupełnie nadsensowne. Na ulicy Jasnej ścieżka, ten pas dla rowerów, biegnie pod prąd samochodów. Tutaj mówiąc krótko, właśnie ma duży rowerzystów, pani kierowcy, sam mały, rozwija dwóch rowerzystów. Gdyby nie był zupełnie prawdopodobnie to zrobił, to jeżdżę ostrożnie. I wiemy, że prawo porządku, że przede wszystkim trzeba tę sprawę porządkować. Ustalić zasady, gdzie rowerów, wolno, gdzie nie wolno. To jest pewnie sprawa, ale moje pytanie było, czy jest pan sam rządzący? Oczywiście jestem za tym, żeby były takie, żeby było więcej. Nawet nie można pasu ruchu samochodu. Myślę, że tam gdzie są chodniki rzadko uczęszczane. Na przykład na Jasłowicy, w widoczny sposób wyznaczyć pas ruchu pochodnią. Widoczny. Ścieżki rowerowe, to budujmy charakter, żeby osoby
mogły ten budżet w sposób komfortowy. Druga sprawa. Ścieżki rowerowe nie mogą powstawać kosztem ulic. Mamy ograniczony zasób przestrzeni, mamy drogę, mamy chodnik, mamy miejsca parkingowe i mamy zieleń. Budując ścieżkę rowerową, musimy z czegoś zrezygnować. Zgadza się? Zgadza. I nie mogą powiedzieć ani miejsca parkingowe, ani ulice. Być może uda się części się w niektórych miejscach, część chodnika wydzielić i to byłoby najbardziej właściwe. Dziękuję. Thank you.
pierwszym problemem, czyli jako miasto, które jest bardzo dobrze dostosowane do komunikacji lokalnej i komunikacji społecznej. Dziękuję naszym gościom za tę część dyskusji. Przyjemny mówię. Teraz inicjatywa pytań, którą podzielał się naszym gościom. Przyjść seminar, musimy podać do kogo będzie kierować informacje, oczywiście wśród kandydatów. Przyjść seminar pytania i osoby, które skierowały, mam minutę na odpowiedź. Czy były takie pytania? Przyjdzie do kandydatów. To może ja, bo nie jest potrzebny temat, to była taka kontrowersja, który z kandydatów jest powiązany politycznie. To proszę chcę tego jest prawda. Pani Gruc, bo pani mocno zaprotestowała przeciwko temu, że powiedziałem, że jestem jedynym kandydatem, a nie związany z partią polityczną. Dlaczego wobec tego unika pani tego, że reprezentuje pani środowisko partii politycznej pana Morawieckiego, seniora? Czy to jest, uważa pani, że to nie jest dobra marka polityczna? Na 15 tezach miejskich, ale nie wszystkich.
mam w naszym programie realizację około 10 miejsc. Jeśli chodzi o przestrzeń miejską, komunikację, ten obszar, o którym mówiłem, no nie można kosztem jednej grupy społecznej walczyć się teraz z drugiej grupy społecznej. Nie można zerojedynkowo stawiać sprawy i mówić, że teraz likwidujemy wszystkie parkingi i ulice, a wszyscy mieszkańcy będą jeździć rowerami. Tak jak mówiłem, mieszkańcy Lublina to nie tylko rowerzyści, to także użytkownicy małych pojazdów elektrycznych, także rowery. Pani mówiła o standardach rowerowych, to że koło roweru jest bardzo duże. Nawet drobne nierówności, nawet przy kostce niefazowanej płaskiej spokojnie można poruszać. Jeżeli jedziemy na rolkach czy na małych pojazdach elektrycznych, to już wymagane jest lepiej wijanie, a nie asfalt. Uważam, że warto takie ścieżki robić, na przykład kosztem chodników. Chodnik i obok długo stężył. Czy to jest jeszcze na wydanie? Proszę Pani Mariona. Był w ogóle tam przeciwpadny antysmogowy, który w jednym z rekomendacji
ponad 90 procentami głosów panelistów, które miały być respektowane przez pana prezydenta i przez samorząd, uchwali, że Długi Czechowskie w całości nie będą poddane, nie będą poddane urbanizacji. Po czym pan prezydent stwierdził, że ze względu na to, że część została zabudowana, no to reszta też będzie. Moje pytanie jest takie, czy państwo jako kandydaci po wygraniu wyborów wykonacie wszystkie rekomendacje antysumowego panelu wyborców? Z kredytu przysiąga Funduszu Europejskiego i przysiąga inwestycji.
że dwukrotnie większe tempo było nagrody inwestycyjnych i przyrostu długu. I te nowe produkty są dotacje unijne, trzeba wykorzystać z uwzględnieniem długu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z tego przekłady, o najniższych kosztach finansowych. Jest sprawą oczywistą, że w którymś momencie trzeba powiedzieć stop i zmniejszyć się do inwestycji. Tylko proszę o powiedzieć mieszkańcom, którzy oczekują na drogi, na żłobki, przedszkola, szkoły, wybudowanie dwóch szkół i rozbudowa trzech szkół, to jest około 200 milionów złotych, na to nie ma nic do dotacji. Dziękuję. W kolejnym roku czeka nas drastyczne podniesienie cen energii elektrycznej. Gdyby został pan prezydentem, co pan by zrobił? Jak pan by rządził po budżetem, aby nie trzeba było na co dzisiaj bardzo elektrycznej mieszkańców? Dziękuję. Dziękuję. Przed nieodpowiedzialne zarządzanie spółkami Skarbu Państwa. Niestety w przyszłym roku już jest tak, czekają nas podwyżki cen prądu rzędu 30-40% i to dotyczy nie tylko nas mieszkańców, ale także samego miasta, także spółek miejskich. Mam wrażenie, że prezesie spółek NPK, którego prezesem jest były czy obecny działacz Platformy Obywatelskiej, nie są na to przygotowani. Inwestycje w tym zakresie należało poczynić już dawno temu. Przede wszystkim wymienić archaiczne oświetlenie w Lublinie z obecnych żarówek na energooszczędne żarówki LED-owe, co pozwoli zaoszczędzić nawet do 50% zużycia prądu. Firmy, które się tym zajmują, proponują nawet taki model rozliczania, że montują, wymieniają to za darmo, ale zamiast za to pobierają połowę 50% zysku, jak się uda z tego osiągnąć. Więc tak naprawdę za darmo możemy oszczędzić jedną czwartą procent zysku. Dziękuję. Pani Powinna Państwa Danusiuk, to jest ruch miejski. Ja chciałabym ona jako pierwszy pytanie zadać, ponieważ ruchy miejskie, jakie w Polsce są mocno zorganizowane. Ostatnio nasza kandydatka była na konferencji ruchu miejskich w Warszawie, jako jedna z 15 kandydujących osób w Polsce. Co to, i chciałam zapytać, ponieważ pan powiedział o 15 nezaczeństwach, pana osób na liście, które są ruchami miejskimi, dowiedziały się o ruchach miejskich w czerwcu i o tezach, powiedział pan, że 5 tez pan wykreśla. Jakie to są tezy? Nie powiedziałem, że wykreślam, tylko że część naszych postulatów opiera się na tezach miejskich. To jest nieprawda, co pani powiedziała, że ktoś się dowiedział dopiero o ruchach miejskich. Nie mówi pani dobrej organizacji, sprawdzałem w KRS-ie, nie ma stowarzyszenia, które miałby na dwie ruchy miejskie. Uważam, że część z tych tez jest godna poparcia, dlatego na przykład nasz postulat zwiększenia budżetu rad dzielnic jest tożsame z trzecią tezą miejską, uwzględnienie planu zagospodarowania przestrzennego, konsultacja z radnymi dzielnicami, to jest 11 teza miejska, referendum w sprawie rurek czechowskich, to jest 9 teza miejska, czyli referendalne, to jest druga teza miejska, prywatna komunikacja, udostępnienie przystanków prywatnych przewoźnikom, to jest 10 teza miejska, podatek od transportu, 5 teza miejska, prawo do miasta, tylko pod kątem strefy spożywania alkoholu 100% na wzór miast krajów zachodnich, na przykład Niemiec, to jest pierwsza teza. Natomiast przeniesienie urzędu centralnego do Lublina, na przykład Trybunału Konstytucyjnego, jest pisane. Kolejna wydatka, kolejne pytanie. Następnie pan profesor Sierpczyk. Zawsze powinien cały czas na rzekach, jak mówi się, że wszystko te aktywności ruchowe.
sportem i sposobem spędzania czasu są sporty wyczynione w miasta Gniezna na Rokę. W dzieciństwie w prawie bardziej wyczynione, na swoich klatkach jeździłem, teraz mam takie rolki z Oszątka, jeszcze wiem, to tak, rekreacyjnej ulicy. Natomiast rzeczywiście mieliśmy przykład bajparku, który zgodnie z obietnicą przed wyborami był wybudowany, później po pewnym czasie został rozjeżdżony i przez złe utrzymanie został zamknięty na wiele lat. I samo środowisko rowerowe poprzez pewne prace remontowe, wsparcie nasypów doprowadziło też do pewnego otwarcia bajparku. Miasto musi też dbać o funkcjonowanie swoich parków. Ja nie najbardziej popieram, nie jestem w stanie złożyć deklaracji co do finansów, już obiecałem w tej kampanii wyborczej, że nie, bez poznania dokładnych kosztów inwestycji nie złożę obietnic o jej wykonanie, bo to będzie nieodpowiedzialne. To będzie znaczyło, że jestem nieodpowiedzialny, obiecuję gruszki na jeździe. Ale jeśli ja byłem prezydent, sporządzę wycenę. Jeżeli ona będzie w granicach rozsądku, to podejmę decyzję o poprawie funkcjonowania. Dziękuję bardzo. Panie czy to z Państwa jeszcze jakieś pytania? Może? Panie Przewodniczący. I tą osobą, która to pana, 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 to p
terminowany moment ma już wyrok prawomocny sądu. Właśnie pan Kowacz wojewoda do wykonania skargi mieszkańca, który odważył się postawić temu, co się dzieje w razie miasta. I ustawiamy kropkę. I w komisjach problemowych, to trzeba dodać, również na komisjach problemowych mieszkańcy są pozbawiani na uchwałę. Dziękuję panu prezydentowi. Panie Przewodniczący, widzimy, że mam wyrok, ale to przepraszam. Natomiast jeśli chodzi o pana wypowiedź, jeśli pan uważa, że to jest pana nieprawda, to takiego sprawowania pan z prawą. Natomiast ja bym odpowiedział, że takiej sytuacji na prawie miasta, że to przewodniczący udziela zgody za zgodą, aby udostępnić mikrofon w tym konkretnym przypadku panu. I za każdym razem wypowiem, za każdym razem, jak pamiętam, rada nie wyraża panu zgody. Dopuszczono pana kilkakrotnie do wypowiedzi, ale to jest uprawnienie przewodniczącego i rady miasta. Czy rozumiecie regulamin, tutaj się w kolonii naszej uchwały. Mówiłem o przypadkach powołania statutowych. Dziękuję bardzo. Czy to są państwo jeszcze jakieś pytania? Nie zgodził się w dziadkowaniu, a przyjął 4 jego
propozycji, to co jest tym kompromisem, który jest dyskutowany. Jest ta dyskusja, chciałbym mieć już ponad 2 lata. Dziękuję. Ale jeszcze jedno zdanie. Chciałbym że w ogóle trwała ta dyskusja przedstawić znaczenie wobec reformy ustawy DS Developer i inwestor w świetle ustawy, którą już przyjął, bo może nie wiem, będzie mógł zrobić to zrobić. Panowie Andrzej Iwowicz, no nie wiem, jak pytanie sformułować, dlatego że pan prezydent zapomina o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zapomina o dyrektywach europejskich i co mają najniższe o podpisanych przez Polskę konwencjach. W związku z czym Lex Developer nie jest aktem prawa, który by miał takie sformułowanie czy zbierane. To jest moje pytanie w sprawie niejakości. Ale panie prezydencie, część z protestów być może widziała na mnie, którą osobiście widziałem. Pierwszą wersję studium, tam było zabudowy wszystko, praktycznie poza wąwozami, studium i dolinami. Więc nie ma co mi odrzucić i owszem, dla niści. I stajemy drugą. Proszę. Jak to pan oglądał, pierwsze przełożenie projektu planu było położone publicznie, więc wiadomo, co tam było i co jest, bo nad tym projektem cały czas toczy się dyskusja. To, o czym pan mówi o konstytucji w prawie europejskim, ja bardzo szanuję, proszę o to, żeby to wypisał. Dziękujemy. Runda się skończyła. W tej ostatniej części, czyli każdy z kandydatów ma minutę na swoją wypowiedź. Zacznijmy może od pana Krzysztofa Żółka. Jeszcze Lublin potrzebuje jeszcze koordynowania inwestycji, ale jest sprawą oczywistą, że tempo inwestowania będzie proporcjonalne do dotacji unijnej. Jeśli będzie zaistnieje, a taka jest sytuacja, to będzie również tempo inwestycyjne, bo może być oparte na dotacjach, jakaś nadwyżka, a to do coraz mniejszych stopniów na długu. Po drugie, miasto jest dzisiaj, w Lublinie jest dzisiaj realizowana strategia Lublin 2020. Potrzebna jest koordynacja tej strategii i rozpoczyna się na kolejny okres dyskusji nad jej opracowaniem. I w tej strategii dyskutujące role muszą odegrać sami mieszkańcy, różne systemowe rozwiązania partycypacyjne, przesądzić, jak ma wyglądać miasto, jak będzie realizowana ta strategia. Po trzecie, miasto potrzebuje wysokich standardów polityki społecznej, adresowaną do wszystkich grup mieszkańców, do zmierów i niepełnosprawnych, z narzędziami wsparcia finansowymi, ale też i rozwiązaniami poza finansowymi. Czy to jest zadanie do wszystkich grup mieszkańców? Pani Anna Kłos. Przyszłością naszego miasta są nasi ludzie, którzy będą budować kulturę na już istniejącej historii, czyli niezbędni są nasi seniorzy, którzy wbrew pozorom są bardzo aktywnymi osobami. Oczekujemy ich jako członków fundacji, stowarzyszeń i działających na rzecz m.in. decentralizacji działań kulturalnych i sportowych w naszym mieście. Ale jednak główne nasze działania będą skupione na młodzieży, na dzieciach. Niestety nasze szkoły są przepełnione. Zaczyna się kolejny rok, który teraz będzie ponad 50% uczniów rozpoczynających szkoły średnie i nie wiemy, miasto nadal nie wie, co z nim zrobi. Niestety jest jeden z najbliższych problemów naszego miasta. Nasze dzieci z szkoły podstawowych potrafią kończyć zajęcia o godzinie 17:30 między innymi dlatego, że miasto nie ma realizacji, czyli otworzy dla elementa. I to jest najmniejszych problemów naszego miasta. Rodziny, aby zostały, aby miały pracę i żeby nie musiały być. I to jest najmniejsze. Nie dajcie się przykupić własnymi pieniędzmi. Ja nie wiedzę wam dłużej na wierzbie. Lublin, wy potrzebujecie przede wszystkim uczciwości swojej polityki kadrowej, czyli pełna transparentność funkcjonowania miasta, urzędników, jawne i transparentne konkursy na wszystkie stanowiska kierownicze, żeby nie dochodziło do sytuacji, w której córka radnej bez konkursu dostaje stołek w spółce wierzbie. Druga sprawa, gospodarowanie. Nie stać nas na płacenie 120 milionów złotych raty kredytowej i kredytu zaciągniętego przez nieodpowiedzialnych polityków. Wcale nie jest tak, że te inwestycje przynoszą nam dochody.
To jest lista strat spółek miejskich, które te straty musimy co roku spłacać. My jako mieszkańców, to jest nasze dobro wspólne. I trzecia sprawa. Pokażmy, że w Lublinie można zrealizować te demokracje bezpośrednie. Wszystkie mechanizmy, o których mówię w kampanii, konsultowanie się z mieszkańcami, podejmowanie decyzji przez mieszkańców pozwolą nam kontrolować urzędników i polityków przez całe 4 lata, a nie tylko raz na 4 lata w trakcie wyborów. Dziękuję. Miasto bezpieczne i gospodarne. Bezpieczne, bo nie pozwolę tu sprowadzić hordy muzułmańskich, tak zwanych uchodźców. Zadania Straży Miejskiej będą wyłącznie porządkowe, a gospodarne. To tylko ja powiedziałem, jak spłacić dług miasta, czyli separacji od niebie słusznie należy, tak jak uzyskują miasta włoskie czy greckie, ale jak na inne. Mam przedsiębiorcy, nie mogą być przeciągowani. Nie będę pozwalał likwidować targowisk, nie będę pozwalał wydawać mandatów na osoby zajmujące się drogą, handlem czy działalnością artystyczną, tam gdzie prowadzi się działalność gospodarczą, katolickiego. Czy na Ludowicza Grady, czy opanowane krajeżniki, bo nie należy się sami podstawem, czy firmą usługową. Ja nie wierzę w to, że ogólna brukselska, bo bankowy kredyt da wam bogactwo. Bogactwo to wam praca, własny prąd, a władza nie może wam tego w tym przypadku. Dziękuję. I pani Magdalena Grodzicka. Dziękuję Państwu za udział w tym właśnie przedmiotach, ale dziękuję publiczności za udział.